Państwa w specjalnym wydaniu naszego programu Elektro Show. Program dzisiejszy jest o tyle wyjątkowy, że gościmy w naszym studio nie lada bohatera, który uratował Elektrolandię przed utratą energii. Oto przed Państwem Woltosław, być może z przyszłym przydomkiem Wspaniały, wraz ze swoimi przyjaciółmi. Chcemy przekazać całemu światu, czego wspólnie dokonali. Dzisiaj to wy, telewidzowie, zadecydujecie, czy Woltosław jako główny bohater zasłużył na przydomek Wspaniały. Panie Woltosławie, proszę nam opowiedzieć swoją niezwykłą historię. Proszę mi mówić, Woltek. Pewnego dnia, gdy wyszedłem na spacer z moimi przyjaciółmi, dostrzegłem, że wszystko wokół jest szare, a ludzie nie mają wystarczająco sił do aktywnego życia. Burmistrz ogłosił stan wyjątkowy. Obywatele! 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 Nadeszła straszna chwila dla naszego kraju! Zabrakło nam energii! Ogłaszam stan wyjątkowy! Nie! Ja już nie wiem, co robić! Apeluję do Was o pomoc! Nie wiem, co robić! Ja i moi przyjaciele także nie wiedzieliśmy, co robić, ale idąc chodnikiem zobaczyliśmy leżącą gazetę. Jak śmiecą patrzcie się! Chodźcie, to pozbieramy! Znów to samo. Zobaczcie! Naukowcy odkryli nowoczesne źródło energii. Siedziba elektrowni mieści się w krainie prądnika Kołowatorowa. Miasto cieszy się dużymi osiągnięciami w dziedzinie elektroniki, a szczególnie w nowoczesnej jak dotąd technologii elektrycznej. Co o tym myślicie? To może być szansa na uratowanie naszego kraju. Chodźmy tam! Więc chodźmy, spróbujmy. Idziemy! Zebraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyliśmy w podróż. Podczas podróży zauważyliśmy, że zło pochłania najwięcej energii i bezpowrotnie ją zatraca. Już nie daję rady! Nie mogę! Nie mam sił! Jak daleko jeszcze? Nie wiem. Wreszcie nasza podróż dobiegła końca. Naszym oczom ukazał się dom, który jaśniał niezwykłym blaskiem. Patrzcie! To ten dom! Podejdźmy bliżej! Chodźmy! Może ktoś nam otworzy! No, chodźcie! Mam nadzieję, że to jest ten dom. Jaki ogromny! I piękny! I tak jasny! Zadzwonny! Kolorowy! Ognisko wychowawcze dla dziewcząt. Ognisko to energia. Chodźmy tam. Zadzwoń. Samo otwierają się drzwi. Jeszcze to być światło. Jak to jasno. Jak to pięknie. Thank you.
radośnie zaśpiewamy, dziś radośnie zaśpiewamy. Wszyscy sobie pomagamy, wszyscy sobie pomagamy. W nas jest siła, w nas potęga, w nas jest siła, w nas potęga, która aż do nieba sięga, która aż do nieba sięga. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co was sprowadza do naszego domu? Przybyliśmy z dalekiej krainy, Elektroland. Powodem naszej wizyty jest... poszukiwanie pozytywnej energii, której zabrakło w naszym kraju. Naszej Elektrolandii grozi zagłada. Ze znalezionej gazety dowiedzieliśmy się o niezwykłym źródle pozyskiwania energii. Proszę nam zdradzić ten sekret. Głównym źródłem pozytywnej energii w naszym domu jest zabawa, pomoc innym, radość, opieka nad chorym, współpraca w grupie. Głównie rzecz biorąc, dobre uczynki. Oto nasz cały sekret. Chciałbym pomóc swojej krainie. Jakbym mógł to zrobić? To proste. Radość i dobre uczynki. Oto nasz cały sekret. Hurra! Już mam wszystkie informacje! Dziękuję! Dziękujemy, że mogliśmy do was! Pa, pa! Miło was było! Pa! Wróciliśmy do Elektrolandii i dobrymi uczynkami przywróciliśmy jej życie. Tak właśnie było. Oto cała historia. Przystępujemy do głosowania. Czy nasz dzisiejszy bohater zasługuje na przydomek Wspaniały? Wysyłajcie SMS-y na numer 7221 o treści Wspaniały. ,9% głosów telewidzów zadecydowało, iż nasz dzisiejszy bohater otrzymał tytuł Wspaniały! Ciekawe, kto nie głosował na Woltka. Tak, dzień dobry. Tu mówi Woltosław. Tak, dziękuję za ten głos. Dziękuję za przybycie do naszego studia Woltkowi wraz z jego przyjaciółmi, naszej cudownej publiczności oraz telewidzom. Krasińska, burmistrz! Marlena Jandurkowa, chuligan! Zarządca! Katarzyna Mydłosz, chora! Adriana Jabłońska, beca! Natalia Wilgórska, rozkapryszone dziecko! Paulina Koćma, chuligan! Joanna Krępczyńska, prezenterka! Krystyna Kotwica, babcia! Grażyna Mazur, pomocna koleżanka 1! Daria Trancha, pomoc
napiera? Tancerka! Katarzyna Jagódka. Elektroda! Joanna Piechnik. Iskierka! Paulina Jurak. Wolne! Publiczność! Chcemy przekazać całemu światu, czego wspólnie... To kolder nie byłam pozyskiwania naszej energii. Zabawa, radość. Nie zmuszani. Tak, mógł. Wreszcie nasza podróż dobiegła końca. Naszym oczom ukazał się dom, który